wchodzi, nowe przychodzi. Witajcie w sezonie 2024. Mamy do omówienia kilka zmian, w tym modyfikacje terenu, nowe potwory i przedmioty. Gotowi? A więc zaczynamy! Chwila, a gdzie my jesteśmy? Ach, górna aleja. Ściany nieco się zmieniły. I zobaczcie, zarośla są teraz na środku rzeki. Dzięki temu dżunglerom trudniej będzie gankować, więc górni mogą się skupić na przeciwników alei, zamiast martwić się dżunglerami. W zasadzie to zmieniamy teren na całej mapie. Spójrzmy na aleję środkową. Zarośla są dalej od alei. Zmodyfikowaliśmy ściany strony czerwonej i niebieskiej, by zachować lepszą symetrię. Ogólnie zmiany te sprawią, że środkowa aleja będzie nieco bezpieczniejsza dla różnorodnych bohaterów, w szczególności magów bez doskoków. Jeszcze co do bezpieczeństwa. Przerobiliśmy też ściany naprzeciwko legowiska barona i smoków, by lepiej chroniły bohaterów przemieszczających się między alejami przez dżunglę. W dolnej alei zafundowaliśmy nową ścieżkę ganku dla czerwonej strony, by mapa była bardziej symetryczna. Przenieśliśmy też zarośla na środek rzeki, aby obie drużyny mogły skuteczniej walczyć o kontrolę nad wizją. Z życiem! Nowe ścieżki w dżungli to nie wszystko, co przygotowaliśmy w tym sezonie. Na Rift trafi nowy potwór pustki. We wczesnej fazie gry pojawi się obóz trzech czerwi pustki w legowisku barona. Po zaatakowaniu czerwia do walki dołączą pomniejsze larwy pustki. Zabicie jednego z czerwi pustki zapewnia stałe wzmocnienie całej drużynie, dzięki któremu zadajecie obrażenia podczas atakowania wież. Każdy zabity czerw zwiększa wzmocnienie. Kilka minut po zabiciu pierwszych trzech czerwi pojawią się kolejne trzy. Jeśli wasza drużyna zabije wszystkie sześć, odblokujecie maksymalne wzmocnienie. Atakując wieżę, będziecie nakładać obrażenia w czasie, a do tego pojawią się czerwie pustki, które pomogą wam w niszczeniu jej. Pamiętajcie, że czerwie są obozem zapewniającym stopniowe premie. Zabicie nawet jednego może przyznać niewielkie wzmocnienie, a do tego uniemożliwić wrogom zebranie wszystkich sześciu. W 14 minucie gry wszelkie pozostałe czerwie znikną, a do gry wkroczy wasz ulubiony herold w odświeżonej odsłonie. Nie wiemy, czy taki się urodził, czy może tak podle wpływa na niego pustka. Tak jak do tej pory, po zabiciu herolda możecie go przyzwać, aby maszerował wraz z wami aleją i niszczył wieżę. Ale możecie go też dosiąść i driftować potworem podczas jego szarży niczym saniami bojowymi. Wbiegając heroldem w wieżę zadacie dodatkowe obrażenia, a wbiegając we wrogich bohaterów zadacie im obrażenia i podrzucicie ich. Po kolizji z terenem lub wieżą jeździec spadnie z herolda i pojawi się obok niego, a zdolność sterowania potworem zacznie się odnawiać. Czas odnowienia resetuje się po trafieniu wieży, ale wydłuża po trafieniu w ścianę. Pora na rozwałkę! Pomówmy więc o... Chwila, a co to było? Baron Nashor, dziecko pustki, tyranizujące Rift powraca, groźniejszy niż kiedykolwiek. Gdy pojawi się w grze, będziecie o tym wiedzieć. Baron może przybrać jedną z trzech postaci. Każda z nich zapewnia to samo klasyczne wzmocnienie, ale zmienia jego sposób walki oraz kształt jego legowiska. To nie wszystko. Po pojawieniu się barona mapa ulega zmianom pod wpływem pustki. Mroczna moc nasyca wędrującego kraba, czerwonego krzewogrzbieta i niebieskiego strażnika. Dziecko pustki, wędrujący krab, staje się wytrzymalszy i trudniejszy do zabicia. Po śmierci eksploduje, podobnie jak rozkwit wróżbity, ujawniając każdego wrogiego bohatera i totemy na dużym obszarze. Nieźle, co? Dzieci pustki, czerwony krzewogrzbiet i niebieski strażnik również są trudniejsze do zabicia, ale w zamian wzmacniają każdego żywego członka drużyny. Nie musicie już walczyć o to, kto powinien dostać wzmocnienie. A propos czadowych wzmocnień, pomówmy o piekielnej szczelinie. Wszystkie wersje szczeliny żywiołów zostały dopasowane do nowego terenu. Górska szczelina straciła niektóre ściany, natomiast piekielną szczelinę przerobiliśmy w całości. Nie mamy jeszcze przygotowanych materiałów z rozgrywki, więc pozwólcie, że opiszę wam zmiany. Zamiast wypalać obszar, piekielna szczelina uwolni piekielne popioły na całej mapie. Podnosząc te popioły, wzmocnicie swoje statystyki i prędkość ruchu. Po śmierci połowa z zebranych popiołów wybucha i może zostać zebrana przez innych graczy. I tak na nic się wam nie zdadzą, kiedy jesteście martwi. Jak w poprzednich latach, teraz również modyfikujemy przedmioty, a zmian jest naprawdę sporo. Dla przykładu, mityczne przedmioty znikają, puf, i nie ma. Dodajemy, usuwamy i aktualizujemy przedmioty różnych klas bohaterów. Magowie, zabójcy, obrońcy, zaklinacze, wojownicy i strzelcy z pewnością zauważą zmiany, gdy zajrzą do sklepu z przedmiotami. Mamy na przykład nowy przepływ burzy dla zabójców z mocą umiejętności i magów zadających obrażenia eksplozywne, którzy chcą porazić swoich wrogów. Przerobiliśmy również przedmioty z zadaniami dla wspierających. Teraz na początku gry wybiorą pojedynczy przedmiot oferujący minimalne statystyki.
Przedmiot stale zapewnia złoto za wykańczanie stworów dowolnego rodzaju lub trafianie wrogich bohaterów umiejętnościami i atakami podstawowymi. Na średnim poziomie odblokujecie odnawiające się totemy. Na ostatnim możecie wybrać jeden z kilku ulepszonych przedmiotów. Mamy coś zarówno dla tych, którzy wolą chronić swojego prowadzącego, jak i tych z agresywniejszym podejściem do wspierania. Podczas rozgrywki na nowej mapie z nowymi potworami powinniście zwracać uwagę na stare urazy. Dodaliśmy nieco zadań, które aktywują się, gdy określeni bohaterowie znajdą się w tej samej grze. Pokonanie zadaniowego rywala we wrogiej drużynie zapewni drobne wzmocnienie. Nie wpłynie ono znacznie na rozgrywkę, ale będzie stanowić nagrodę, chociażby dla grających Renektonem, którym w końcu udało się pogonić Nasusa. Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom chcemy, aby mechaniki i systemy rozgrywki były prostsze do zrozumienia. Obejmuje to wiele ze wspomnianych modyfikacji, a także innych, drobniejszych, jak chociażby uproszczony język opisów. Przebywanie na Rift powinno być przyjemne. Wsłuchajcie się, a może rozpoznacie zmiany w muzyce zależne od tego, gdzie jesteście na mapie. Co powiecie na specjalny motyw walki z Baronem? Będziecie też mogli świętować lub ubolewać ze swoimi współgraczami za pomocą języka rozumianego przez wszystkich – żółwika. No dobra, sporo tego było. Podsumowując, nowy teren, nowe ścieżki ganków w każdej alei, pojawiły się czerwie pustki, możecie szarżować do walki na Heroldzie, Baron jest straszniejszy, pustka jest wszędzie, piekielna szczelina została przerobiona, są nowe przedmioty, niektórzy bohaterowie będą załatwiać swoje porachunki na Rift, a żółwiki eksplodują, wywołując fajerwerki. Ha, ha, zrozumiano? Świetnie. Wszelkie najdrobniejsze szczegóły znajdziecie w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury i do zobaczenia w styczniu. Widzimy się na premierze sezonu 2024.